Pokażę Wam teraz, jak wykorzystuję refleksologię w codziennym życiu. Dzisiaj miałam sporo pracy, zarówno takiej jeden na jeden, gdzie siedziałam, plus komputerowej, gdzie też siedzę, a w związku z tym czuję, że bolą mnie plecy i to bolą mnie w konkretnym miejscu. Chcę Wam przez to pokazać, że refleksologia jest tak prosta i łatwo dostępna, że tutaj w ogóle nie ma żadnych wymówek, że muszę się przebierać, muszę mieć jakieś wyszukane miejsce do treningu, bo możesz to zrobić od ręki, po prostu odchodząc na chwilę od komputera albo nawet siedząc na krzesełku, na którym pracujesz. Technicznie wygląda to tak, że siedzę sobie na krzesełku, na którym przed chwilą pracowałam. Mogłabym zdjąć rajstopy, ale już nie musimy popadać w takie perfekcjonistyczne skrajności. Najważniejsze jest to, że wyszukuję refleks, a dokładniej to miejsce, refleks tego miejsca, które mnie bolało. Wiem, że ból jest po prawej stronie kręgosłupa, mniej więcej na połowie wysokości kręgosłupa. Dlatego idę sobie po refleksie całego kręgosłupa, zbliżam się do połowy wysokości i tutaj czuję bardzo bolesne miejsce. I to miejsce jest powiązane z miejscem w ciele, które faktycznie mnie boli. I teraz to, co muszę zrobić, to poświęcić kilka minut, aby rozpracowywać to miejsce. Najlepiej tak długo, aż ból w tym miejscu przestanie być bólem. Później się porozciągam i zobaczę, jak mi się to przełożyło na ciało. I jedno z tych miejsc na refleksie kręgosłupa jest szczególnie wrażliwe, dlatego jestem pewna, że to jest na pewno to miejsce, na którym mam pracować. I Wy w taki sposób też z łatwością rozpoznacie, dokładnie z którego miejsca Wasze ciało śle najsilniejszą prośbę o pomoc. A ja w plecach czuję, że mam ból bardzo konkretnego miejsca. To jest takie jakby jednopunktowe, mocne napięcie. Następnie trochę się rozciągam, żeby zobaczyć, co mi się tutaj w plecach zmieniło. Czy mnie tutaj jeszcze boli, czy ciągnie. Zobaczcie, jak już mam brzuszek. I teraz, jak to będzie wyglądało dalej. Nawet jak czujecie już tutaj ulgę, bo na pewno ją poczujecie i to szybko, to będą dosłownie minuty, chyba że Wasz ból jest bardzo taki zadawniony. Zaraz Wam powiem, co robimy dalej. Właściwie zawsze jest tak, że jeżeli ten ból taki przeciążeniowy pojawił się szybko i my szybko zareagujemy, to różnice i rozluźnienie dostrzeżemy w naszym ciele od razu. Później posiedzicie znowu na krześle przy komputerze i poczujecie, że zapewne, nie wiem, za 20 minut czy za pół godziny znowu ten ból, cokolwiek Was zaczyna tam boleć. I to jest moment, kiedy powtarzamy sobie ten mikrotrening i tak aż jakby do wykaszenia bólu. Ja to nazywam pracą taką, jakbyśmy dogaszali ognisko i zazwyczaj nie potrzebujemy więcej niż dwóch, trzech kilkominutowych powtórek treningu, aby pozbyć się bólu na stałe. I teraz, moi drodzy, cały sekret, aby czuć się ze sobą dobrze na co dzień, polega na tym, aby jak tylko wyłapiemy pierwsze symptomy, że coś nam przeszkadza, żebyśmy działali od razu i nie pozwolili tej dysfunkcji się utrwalić. Jeżeli Ty chcesz czuć się niezależny, samostanowiący i decydujący o tym, jak się czujesz, zapraszam Cię do wspólnych treningów. I już niebawem, a będzie to w marcu, startuje platforma treningowa, na której wspólnie wykonujemy treningi dedykowane konkretnym potrzebom zdrowotnym, tak abyś czuł, że masz wpływ, czy miała wpływ na to, jak się czujesz. Dlatego zapraszam Cię do śledzenia moich mediów, aby być na bieżąco.